Dzień dobry. A, nie słychać mnie teraz. Słychać tylko na streaming, a nie ten, a nie na głośniki. Już mnie słychać? O, super. Yy, witam Państwa bardzo gorąco yy, w ten przedświąteczny yy, wieczór. Bardzo się cieszę, że, że wszyscy Państwo do nas dotarli, mimo właśnie tych całych świątecznych yy, zawirowań i, i przygotowań. Tym bardziej jest, 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 jest mi miło. Yy. Nazywam się Marcin Jędrzejczak i witam na ostatnim w tym roku spotkaniu w Rofoto. I spotkaniu z Karolem Krukowskim, kto, tak, który jest tutaj obok mnie, już się przygotowuje skrzętnie do, do, do wystąpienia. Ale zanim, zanim oddam głos Karolowi, jeszcze tylko, tylko dwa słowa, bo też chciałem powiedzieć, jak to się stało, że, że Karol tutaj się u nas znalazł. Jak może część z Państwa pamięta, albo może kojarzy, mniej więcej z końcem zeszłego roku, początkiem. Tego roku ogłaszałem nabory na prelegentów w Rofoto. Każdy mógł się zgłosić internetowo i chęć udziału i wygłoszenia, opowiedzenia trochę o swoich zdjęciach. I też jedną z osób, która się zgłosiła był Karol. No, pech chciał, że zgłosił się dosłownie kilka dni po tym jak zamknąłem Yy, zamknąłem zbieranie zapisów. No i żeby też być inaczej, chciałem bardzo, żeby Karol wystąpił, no ale żeby też być fair w stosunku do osób, które tak powiem, zdążyły w terminie, to, yy, no to gdzieś musieliśmy to, to spotkanie odłożyć. Natomiast yy, myśląc już o, o spotkaniach jesiennych, jak tylko. Tylko zabrałem się za ich przygotowanie. To jedną z pierwszych osób, do których napisałem, był właśnie, właśnie Karol, bo też, też bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby nas tutaj odwiedził i, i o fotografii opowiedział. Także no, też nie, nie, nie zabierając więcej czasu, bo tak naprawdę wiem, że Państwo przyszli, żeby słuchać Karola, a, a nie mnie. Gorąco zapraszam do, do wysłuchania tego, co Karol ma nam dzisiaj do powiedzenia. Gorące brawa, i oddaję głos prelegentowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak jak Marcin wspomniał, jestem bardzo wdzięczny. Miło mi, że przyszliście, mimo tego, że jest chwila klasna bo to się nagrywa taki zwyczaj mimo tego że prawda prezenty i tak dalej więc przejdę do rzeczy mam na imię Karol jestem fotografem i nauczycielem fotografii prowadzę kanał edukacyjny o fotografii na YouTubie Karol o fotografii ale to jest tylko efekt mojej nie tylko ale to jest efekt kolejny etap mojej pracy pedagogicznej która trwa już ponad 15 lat uczenia fotografii ludzi na co dzień. I dzisiaj, podczas tego spotkania, chciałem opowiedzieć o tym, jak wygląda korekta. Co to jest korekta? Większość z nas na pewno wie, co to jest korekta. To jest takie spotkanie nauczyciela z uczniem, które ma doprowadzić ucznia, no właśnie, do czego? Do czego ma go doprowadzić? Dobry nauczyciel, z mojego punktu widzenia, nie wie, do czego ma to ich doprowadzić, a uczeni tym bardziej nie wie. Więc w wyniku tych korekt, które najlepiej, żeby się odbywały systematycznie, Osiągamy jakiś efekt w przyszłości, którego nie znamy na początku, i to jest właśnie bardzo fajne. I dzisiaj chciałem w pierwszej części naszego spotkania, niestety nie zrobiłem testów, tak jak zazwyczaj to robię, ale jak słyszycie, jestem troszkę chory i taki na zdrowiu trochę podupadłem, więc nie miałem sił przerobowych, żeby zrobić testy na chacie. Ale myślę, że potrwa to jakieś 40 minut. Będę się starał szybko. A później y, zrobimy część taką y, gadaną. Porozmawiamy sobie o tym, co powiedziałem. A jeszcze jako niespodziankę powiem, że złamałem się i po raz pierwszy przygotowałem coś takiego, co zauważyłem, że youtuberzy przygotowują, ale to już będzie potem, czyli y, 15 lat, 16 lat jak coś zrobić. Sobie bardzo śmieszy i dziwi, że na coś takiego się złapałem, ale czemu nie? Mam tutaj, widzicie, jak mam teraz rozklonowany ekran, to nie mogę tego zrobić. Poczekajcie, nalepki, zamknę nalepki. Zakończ, sionka. Poczekajcie, jak to jest, tą nalepkę zamknąć? Nalepki. Zakończ nalepki, dobra. Czyli lecimy z korektami. Są dwie uczennice, Alicja i Dominika. Zacznijmy od, mm, wrofoto, od Alicji. Sytuacja jest taka. To jest taka praca z urzędu, ponieważ Alicja jest uczennicą liceum plastycznego, Autorskiej liceum artystyczne ALA, w którym pracuje. I przychodzi taki człowiek, siada i mówi, że chce robić fotografię, chce się zajmować fotografią. I teraz nauczyciel mówi, no to po, zacznijmy. Nie? Ale ja nie wiem, co robić, nie mam specjalnie zdjęć i, i, i co pan na to? No to wtedy ja mówię: No to zacznijmy od początku. I to jest sytuacja w ogóle, która dla mnie jest najbardziej wartościowa. Ja tę sytuację od początku, tak mógłbym nazwać ten wykład, zacznijmy od początku. Tą sytuację w ogóle stosuję nawet z osobami, które już w fotografii są dosyć mocno zaangażowane. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda, kiedy ja robię od początku. Czyli daję Alicji. Taki, każdej takiej osobie, aparat, klasyczną małpkę, medelniczkę na negatyw. 36 klatek. Wsadzam taki aparat ładuje negatyw i mówię, to zrób to przez tydzień i przynieś za tydzień i zobaczymy, co tam będzie. I to zobaczmy, co będzie. Dzisiaj w ogóle chciałem Wam zaproponować taką sytuację, żebyście się wcielili w rolę nauczyciela, korektora. Korektor to jest takie trochę złe yy, yy, słowo nietrafne, ale najlepsze, jakie mam. Yy, bo korektor to taki, co wymazuje, wiecie o co chodzi, robi korektę. A to jest raczej taka partnerska współpraca. Mentor bardziej to się powinna nazywać, ale brzmi zbyt dumnie, więc ja nie stosuję. Zabawmy się w coś takiego. Zaraz zobaczycie pierwsze zdjęcia, wybranych kilka pierwszych zdjęć z pierwszego negatywu Alicji. I. Yy, Zobaczymy, jak was to, jako nauczycieli, zainspiruje. Co byście jej powiedzieli? <noise> Aka za mama. Jedziemy. Czyli tak, jesteście nauczycielami. Dostajecie takie foty. No. I ja, ja, ja jestem zawsze fajerany tym, bo tak, siedzę i musi być tak, że tak zawsze twarz blacha, prawda? Bo to jest sytuacja mega poważna. Mega poważna. A jest tak, że ktoś pokazując takie zdjęcia, ta osoba zazwyczaj też wie o tym, że te zdjęcia nie są jakimś hitem, no bo przecież się, nie wiem, oglądało ktokolwiek, gdziekolwiek, wiecie, zdjęć. I tak, nie? Pomyślcie teraz, co byście powiedzieli. I teraz e, podstawowa zasada. Pozytywne wsparcie. Nic nie możecie skrytykować. Dlaczego? Bo jesteście nauczycielami. Nie? Krytyka przyjdzie dopiero, kiedy e, ten uczeń nabierze trochę pewności siebie. Wtedy będzie można wymagać. No i co wtedy mówicie? To ja mówię: Ja tu, wiecie, retorycznie pytam, prawda? Bo wy sobie w myślach pracujcie, a ja powiem: jak ja, ja to robiłem. Mówię tak: biorę takie zdjęcie i mówię: No super, to jest ekstra, taka chwila chciałbym tam być. Plener, lato, tak złapałaś, nie? Ekstra. Nie? I, 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 I ta osoba nie wierzy jeszcze. Rozumiecie, nie wierzy. No bo to jest takie przecież zwyczajne zdjęcie. Lecimy dalej, mówię. A czego dziewczyny szukają? Ale ty z nimi nie szukałaś. Ty postanowiłaś zrobić zdjęcie. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Masz taki zmysł obserwatora. Wiecie, ładujemy, ładujemy. Nie? I po takim załadowaniu pozytywnego komunikatu nie oceniamy zdjęć, nie oceniamy czy one są dobre czy złe, tylko mówimy o tym, co się wydarzyło. Mówimy, że byłaś aktywna. Ja to mówię do Was jako do nauczycieli, ale też do Was jako do uczniów, prawda? I teraz tak. I ładujemy now, znowu negatyw, i czekamy na kolejny set zdjęć. I nie mamy, niczego nie oczekujemy. Niczego nie oczekujemy. I teraz tak. Po tygodniu czy po dwóch dostajemy coś takiego. Uwaga, lecimy. UPIA i już wiesz, że jest żyła złota. Ile można, ja mógłbym teraz już pół godziny gadać, albo dłużej, ale mamy ograniczony, ograniczony czas. Co byście powiedzieli? Czyli tak, popatrzcie. Jedną z pierwszych korek, którą mówię, i pamiętam, że Alicji też to powiedziałem: Alicja, weź jedną rzecz, fotografuj, jedną rzecz. Niech w kadrze będzie jedna ważna rzecz. Czy to jest czynność, czy to jest przedmiot, czy to jest osoba, ale niech ja wiem, co ty myślisz. Bo ja stoję za twoim ramieniem i słucham twojej myśli. Ja chciałbym jasno i czysto usłyszeć, co myślisz, co do mnie mówisz. I tak, taka jest jedna z pierwszych korekt, bo na początku w ogóle wszyscy mają z tym problem. I teraz taka rozmowa. O tym zdjęciu dużo nie rozmawialiśmy, ale to zdjęcie mnie rozczula i często je pokazuje, ponieważ jest tutaj dziewczyna trzymająca Zenita. W swojej pracowni mam także taki rysunek dziewczyny, akt, z Zenitem. No Zenit, nie uciekniemy od tego, piękny to jest i teraz patrzcie. Pierwsza rzecz, ja mówię, Alicja, na poprzednich twoich zdjęciach widziałem twoich znajomych, tutaj widzę twoją koleżankę, to jest akademik, tak, akademik. Dobrze się czujesz w akademiku? w tej bursie, czy jak to? Tak. Dobrze się czujesz ze znajomymi? Tak. Czy to może być temat fotografii? Tak i już. Wiecie o co chodzi. Czy to może być temat fotografii? Tak. Nie? Tak. Czy to jest dobra fotografia? Jeszcze nie. Jeszcze tego nie mamy. Ale już nam wskazuje, wiecie o co chodzi, kierunek. Teraz robię taką glosę na marginecie. Korekta to jest taka czynność, która, yy, która to jest takie yy, sądowanie yy, terenu, bo ja jako nauczyciel zakładam, że mogę się mylić, to jest naturalna rzecz. W sensie mogę podsunąć jakiś wątek, jakiś kierunek, który ta osoba yy, to może być nie jej kierunek, ale my to się dowiemy w trakcie. Wiesz, o co chodzi? To trzeba sprawdzić. Czyli ja na przykład, ja proponuję, patrz, akademik, koleżanki, koledzy. Później patrzę na takie zdjęcie i mówię: A to zdjęcie jest bardzo plastyczne. Ono jest takie, że mi się na nie chce patrzeć. Prawda? Ono nie mówi o konkretnej rzeczy, ono nie pokazuje mi kawa na ławę, jakiegoś faktu, jakiejś rzeczywistości. Ono płynie. Jest o ciele, jest o intymności i tak dalej. I mówię tak. Alicja, czy możemy się postarać? Czy ty możesz się postarać, żeby czasem zrobić takie zdjęcia, które są takie delikatne i plastyczne? Tak. Mamy drugą rzecz. To było świetne. Pamiętam to jak dziś. Alicja, czy... To zdjęcie jest dobrze zrobione. Na przykład w sensie koloru. No nie, no bo nie, no jest czerwone, jest dominanta barwna. A czy nam się podoba to zdjęcie? Tak. Podoba nam się to zdjęcie. Mimo tego, że jest źle technicznie zrobione. Czy możemy to zaakceptować? Tak. Czyli akceptujemy medium, jakim się posługujemy, z jego różnymi cechami, z tymi. Dobrymi, tak jak wykorzystujemy szerszy kąt obiektywu, to że mamy jeden przycisk, nie regulujemy przysłony, nie regulujemy migawki, ale też z jego błędami, biorę to w cudzysłów, czyli na przykład z dominantą barwną, nie nakładamy filtrów, nie filtrujemy światła. Akceptujemy to? Tak. I w ten sposób weryfikujemy także nasze podejście do medium, bo to jest jedna z rzeczy, które musimy sobie bardzo świadomie opracować. Czyli mówię tak, patrzcie, podsumujmy. Mamy jeden temat. Koledzy, koleżanki. Drugi temat, plastyka. Trzeci temat, może nie temat, ale warunek. Akceptujemy medium z jego wszystkimi cechami. Lecimy dalej. Patrzę pierw na to zdjęcie i później na to. Teraz tak, kiedy osoba, która miesiąc temu ci przyniosła zdjęcie pejzażu, kamienia, na pewnym pewno przynosi ci taką fotografię, spogląda na ciebie tak. Wiecie, co, co się teraz wydarzy, czy, czy pan mnie wyprosi, czy. Ja mówię, Alicja, to jest bardzo intymne, to jest twoje. Czy chcesz, jakby, dopuścić taki komunikat do głosu, że inni będą też to oglądać? I jesteś na to gotowa? Tak. Dobrze. To płyniemy. Wiecie, co chodzi? Poszerzamy obszar tematyczny. I zauważcie, że już kształtuje nam się, że zbimy sobie, jakąś przestrzeń i to było jedno z tych zdjęć bardzo kluczowych i dla naszej pracy, bo dystans, który my jako fotografowie i my wszyscy jako nauczyciele musimy uważać jak uczymy Dystans do fotografowanego obiektu jest rzeczą kluczową. Zastosowanie odpowiedniej ogniskowej i dystansu. Tutaj ogniskowej nie wybieramy, ponieważ mamy obiekty 32 mm, więc akceptujemy narzędzie w, w jakby ze wszystkimi jego cechami. Ale ten dystans, który tutaj jest, jest bardzo istotny. I ja mówię tak, Alicja, popatrz, nie jesteś koło swojej siostry. Nie, nie podbiegasz i nie mówisz, o, tutaj ci zrobię portret. Stajesz y, troszkę, wiecie, dwa kroki w tył. Jesteś w roli obserwatora. I bardzo dobrze, bo tego się musi też fotograf nauczyć. Czasem się zaangażować, a czasem zrobić dwa kroki w tył i obserwować. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I ćwicz to, myśl o tym. Kiedy jesteś w środku, a kiedy jesteś z tyłu. Bo to są te role, których musisz być świadoma. I już mamy dużo. Popatrzcie, jak dużo mamy. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ja mówię, to jest tramwaj, który jedzie do nas do szkoły na plac strzegomski, Muzeum Współczesne. Alicja, no co to zdjęcie takie? Tramwaj. Każdy by takie zrobił. Ale zrobiłaś je tak, zrobiłaś je dobrze, centralnie zakomponowałaś tramwaj. Niech jedzie. Ja czuję, że jedzie, a ja czuję, że ty przede wszystkim stoisz z tyłu tego tramwaju i obserwujesz. I ja współobserwuję razem z Tobą. Wiecie o co chodzi? Umieć stworzyć tego narratora, który pokazuje odbiorcy świat, zbudować narratora, czułego narratora, to jest bardzo ważna umiejętność. I teraz z tych kilku zdjęć, i to są zdjęcia, które wybrałem z pierwszych negatywów, z pierwszych korek z Alicją, my już na tym zaczęliśmy budować. To, czego nie mieliśmy, to nie mieliśmy opanowanego narzędzia jeszcze. Dlaczego? Aparat taki mm, bardzo prosty, posiadający jeden przycisk i flash, wbrew pozorom jest bardzo zdradliwy. Ostrość fruwa, wiecie o co chodzi, czasem trafi tam, czasem trafi tu. Yy, flash, nie wiadomo kiedy go wyzwolić, kiedy nie, czy pozwoli, żeby sam decydował, czy samemu decydować. I to też trzeba opanować. A te takie narzędzia, które są najbardziej ograniczone, najbardziej nas ogranicza, ograniczają, takie właśnie jak aparat kompaktowy na jeden przycisk, to je opanować, to jest właśnie umiejętność. Jak to opanujemy, to jest naprawdę nieźle. I zobaczmy, jak sobie dalej poradziła nasza uczennica. I pamiętamy, cały czas wspieramy, wspieramy. Lecimy dalej. I teraz, teraz wrzucę Wam taki secik zdjęć, które powstawały w ciągu kilku miesięcy. Poglądajmy sobie. Jeżeli będę miał coś do powiedzenia, to powiem, a jeżeli nie, to nie. Banalne, ale ja to powiedziałem. Ja wiem, takie banalne rzeczy nauczyciel mówi, czy musi mówić, bo trzeba artykułować rzeczy. Zawsze to, co, wszystko to co mówię, to jest tak, że, że ja sobie też to mówię, wiecie, bo ja też jestem fotografem, więc ja sobie też te proste rzeczy cały czas powtarzam. Pierwszy, jedna przestrzeń, druga przestrzeń, takie światło, takie światło. A mów sobie to, mów sobie to, to jest. Nazywaj wszystkie rzeczy, najprostsze rzeczy na fotografii. Pamiętam, że powiedziałem Alicji, popatrz, idziesz z dziewczynami i ona spojrzała w obiektyw. To jest wartościowe. To jest proste, ale to jest wartościowe. Pamiętaj o tym, żeby ktoś ci czasem w obiektyw spojrzał. Czasem nawet wiesz, pomachaj, niech ktoś spojrzy. Pójdźmy. Dystans. Flash. Intuicja. Intuicja. O niej będziemy zaraz dużo mówić. Intuicja jest bardzo ważnym elementem, ponieważ w takiej fotografii, na którą, do której, przez którą, do której, przez którą, takiej fotografii, której towarzyszyłem Alicji, przy takiej fotografii, intuicja jest kluczowa. Tutaj pamiętam, że bardzo dużo rozmawialiśmy, które zdjęcie jest lepsze i w końcu się nie zdecydowaliśmy. I Alicja na wystawie, którą właśnie teraz ma, prezentuje obie fotografie. Reportaż, czynność, czasownik, co robi, co się z kim dzieje. Jedna z kluczowych rzeczy w fotografii. Nie wiem, czy wiecie o tym, czy w ogóle zwracacie na to uwagę. Na pewno, że fotografowie raczej są przyzwyczajeni do rzeczowników, do nazywania rzeczy, do wskazywania rzeczy. Ja zachęcam zawsze uczniów, i siebie także do pracy w czasownikach, bo to jednak jest opowiadanie. Dystans, obserwator. Ja przyznam, że te zdjęcia zobaczyłem dopiero kilka dni temu, gdy relicja mi wysłała zdjęcia i tak pomyślałem, nie widziałem tych zdjęć, ale one też mówią bardzo ważną rzecz. Yy, gra, inscenizacja, udawanie. Bardzo ważny element dla nas, który musimy rozpoznawać. I teraz chciałem was zaprosić do kilku fotografii, które były... Już takim końcowym etapem pracy moim z Alicją. I słowem wstępu powiem, że to nad czym pracowaliśmy najbardziej, te fotografie, które oglądacie, technikę opanowaliśmy bardzo szybko. To było zaakceptowanie tego, co jest w koło. Kiedy proponuje się jakiejś osobie, żeby ja jako nauczyciel, proponuję sobie. Rób zdjęcia tego, co masz na co dzień, bo w sumie nie masz nic innego. Możesz coś zainscenizować w studiu, ale zacznijmy od tego, co jest w koło ciebie. I wtedy jest taki bardzo często jest taki grymas. Moje życie jest nudne. W sumie nic ciekawego się nie dzieje. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy z nas mógłby tak powiedzieć, bo w sumie każdy z nas ma takie zwykłe życie. Coś tam pracujemy, coś się uczymy, coś sobie dubiemy, wychowujemy dzieci, ale gdy to się zaczyna fotografować, okazuje się, że każdego z nas życie, naprawdę, i tutaj jestem o tym przekonany, bo mam to sprawdzone, każdego z nas życie jest tematem do fotografii. I my pracowaliśmy z Alicją, bardzo szybko opanowaliśmy technikę. To, nad czym pracowaliśmy, to nad tym, żeby zaakceptować ten najważniejszy temat, jaki w ogóle może być, czyli to, co się dzieje wokół nas, naszych bliskich, wydarzenia, Nasze refleksje, mignięcia, wiecie, spojrzenia na jakieś rzeczy, które intuicyjnie wydają się nam ważne, a które normalnie byśmy wiecie, zobaczyli i poszli dalej. To właśnie po to ten aparat. I gdy Alicja to zrozumiała tak wewnętrznie, że to tak może być, że to życie jej, że to, co się dzieje, jest tym, co jest najważniejsze, bo nic innego nie mam, to okazało się, że. Wszystko popłynęło. I teraz zobaczmy fotografię. Widzicie to? Widzicie, tu jest wszystko. Tu jest wszystko, nic więcej nie trzeba. Nic więcej nie trzeba. Wystarczy życie, wystarczy y, zrozumienie tego urządzenia, które mam w ręku, płynność i zaufanie sobie, że to, gdzie stoję, to, kogo mam wokół siebie, y, to jest to. Nic więcej nie potrzebuję. I oczywiście, ja tu robię selekcję, ponieważ przez 8 miesięcy nauki Alicja naświetliła około 50 negatywów. Jak sobie pomnożymy 50 negatywów przez 36 klatek, to jest bardzo dużo. Pokazuje wybrane zdjęcia. Ale co jest bardzo ciekawe, w trakcie nauki Alicja i ja uczyliśmy się siebie, i gdy oglądaliśmy 36 klatek i wybieraliśmy z nich 15. Niezależnie od siebie wskazywaliśmy te 15 zdjęć. Rozumiecie o co chodzi? To jest fenomenalne. To jest, to jest, to jest poczucie takiej symbiozy yy, z uczniem, że, yy, że wiemy, o czym mówimy. Że to nie jest przypadek. Wiecie, to nie jest los. To nie jest wysypanie czegoś, że ty wysypiesz, ja wysypię i tam sobie będziemy o tym myśleć, co chcemy. To jest już pewna powtarzalność i pewne zrozumienie. I my byliśmy w stanie niemalże stu, ze stuprocentową. Synchronizacją wskazać te same zdjęcia z negatywu. Czemu te zdjęcia są dobre dla mnie? Chwilka. Siknę. Nie, jeszcze nie. Część na pytania będzie po przemówieniu. I teraz tak. Czemu te zdjęcia uważam za dobre? Ponieważ. <tryk> Jednocześnie pozostawiają mi wolność, nie osaczają mnie, ale jednocześnie nie pozostawiają mnie obojętnym. Ja nie ukrywam, że ta centralna kompozycja, którą uwielbiam, bardzo charakterystyczna dla ludzi zajmujących się taką fotografią point and shoot, jest, jest czymś skończonym w swojej jakby formie kształcie, ale jednocześnie nigdy się nie znudzi. Czemu nie używać, w ogóle ja to bardzo lubię, czemu nie mówić wprost pewnych rzeczy? Mówmy wprost. To jest twarz, to jest makijaż, to jest ciało. Tu dziewczyny stoją. I przez te bardzo proste, intuicyjne ujęcia Alicja wpuszcza mnie do swojego świata. I teraz uwaga, jeszcze na początku, jak kilka miesięcy wcześniej, jak zaczęliśmy się uczyć, ten język nie miał, yy, on był niewyraźny. Wiecie co chodzi? Słowa jeszcze były bełkotliwe. Zdania nie były złożone. Po czasie, gdy narzędzie było już opanowane, a intuicja ostra już tylko oglądaliśmy. A ja czasami po prostu krzyczałem i wychodziłem. I teraz... To chyba tyle. Chciałbym powiedzieć, że Alicja tam siedzi. Chciałbym oklaski dla Alicji poprosić. Alicja, możesz wstać. Dziękuję bardzo. Uwaga, co jest dla mnie bardzo ważne, Alicja wykonywała jeden negatyw tygodniowo. Systematycznie. To jest jeden, jeden z, z takich nazwijmy to e, fenomenów współcześnie, że zdarzają się takie osoby, które pracują bardzo konsekwencje, konsekwentnie i bardzo systematycznie. I przy takiej pracy, e, przy takim podejściu, efekty są bardzo szybko. I Moja korekta w przypadku, moja praca jako nauczyciela w przypadku pracy z Alicją polegała na zbudowaniu w Alicji poczucia, że to, co jest wokół niej, jest dobre i wyszkoleniu jej intuicji, wyszkoleniu, brzydkie słowo, dopuszczeniu do głosu jej intuicji, wiecie, żeby ten diabełek, który mówi po co będziesz robić to zdjęcie? Każdy już taki zrobił, już taki widziałaś, albo to nie wyjdzie, to żeby tego diabełka ciach I tutaj aniołek tylko mówi: chcesz, zrób, chcesz, zrób, chcesz, zrób, chcesz, zrób. Nie słuchaj, nie, tylko rób. I kiedy już e, Alicja tego aniołka strąciła, słucha, diabełka strąciła, słuchała tylko aniołka, który mówił jej: zrób, zrób. Za, zakomponuj centralnie, tylko przemyśl przez sekundy, czy z fleszem, czy nie. nie? I ten, i, i, i rób. I kiedy Alicja już. Zaakceptowała to, co jest jej tematem, zaakceptowała siebie w tym. Narzędzie podniosła na już wysoki poziom takiej symbiozy pomiędzy rzeczywistością a sercem, okiem. No to już później wszystko opłynęło. I oczywiście już teraz nadmienię, że w Galerii Uagatki właśnie w tej chwili trwa wystawa Alicji i Dominiki, której zdjęcia będziemy oglądać w tej chwili. I teraz. Dominika przyszła do mnie do pracowni razem z Alicją. One we dwie pracowały. To jest jakiś fenomen, że obydwie właśnie były zdeterminowane, żeby uczyć się fotografii, i obydwie startowały z tego samego, nazwijmy to brzydko poziomu czyli wiedziały, że fotografia to jest to, ale nie wiedziały co, dlaczego i jak. Czyli idealna sytuacja dla nauczyciela. Zacznijmy od początku. W przypadku Dominiki, tak samo jak w przypadku Alicji, dałem, dałem jej negatyw, poczekajcie, o, zrobimy tak, i powiedziałem: No to Dominika, naświetlamy zdjęcia. I wy, jako nauczyciele, pamiętajcie, pozytywne wsparcie, szukamy plusów, mówimy uczennicy, co dobrego zrobiła, prawda? Nie będzie łatwo. Ale widzicie, to wszystko ma wartość, wszystko ma wartość, musicie być czujni. Czy już wiecie, jakie pozytywne wsparcie merytoryczne, wiecie, o co chodzi? Nie takie lanie wody, tylko takie merytoryczne wsparcie dacie dominice. Co można powiedzieć o tych fotografiach dobrego? Pomyślcie sobie, ja też myślę, i przypominam sobie, co powiedziałem rok temu. Powiedziałem tak, dominika. Widzę, że zainteresował cię ten motocykl. Ale widzisz, bo ja tak nie, nie, nie do końca wiem, czy motocykl, czy te zarośla, krzaki. Jakbyś tak sfotografowała ten motocykl, żebym ja wiedział, że chodzi o motocykl. To by było super, bo ja bym wtedy słyszał, co ty do mnie mówisz bardzo wyraźnie. A to jest bardzo ważna rzecz, żebyś ty jako fotograf umiała wyraźnie powiedzieć mi jako odbiorcy, na co patrzysz. I w ciągu roku nauki z, z, z Dominiką i z Alicją użyłem, tylu, starałem się użyć bardzo mało nazwisk, ponieważ uważam, że na początku nauki nie, nie ludzie nie powinni się inspirować żadnymi fotografami, oglądać filmów o fotografii. Nic. Funkcjonować w takiej bańce bez świadomości tego, że w ogóle fotografia jakaś istnieje poza nimi. I użyłem w przypadku Alicji nazwiska Nan Goldin, żeby pokazać, że ta fotografka. Także pokazywała swoje życie. A w przypadku Dominiki i w przypadku tego zdjęcia użyłem e, nazwiska bardzo znanego Martin Parr. Popatrz. Otworzyłem jakieś zdjęcie kiełbas czy portretu i mówię flash i centralnie. Spróbuj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I druga rzecz, którą powiedziałem. I tutaj powiedziałem, patrz Dominika. Ona jest zadowolona, że ty ją fotografujesz. Godzi się. Ty ją fotografujesz, więc chcesz tego? Jesteście w jakiejś restauracji. To już jest portret. Co prawda, z wielu punktów widzenia nieudany. Nie wrzucaj go na żadne forum, bo cię zjedzą. Ale to nie ma znaczenia. Dla nas ma znaczenie, że to już jest chęć robienia portretu. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, Dominika, dwie rzeczy. Sprawdźmy fotografowanie wprost tego, o co Tobie chodzi, i sprawdźmy portret, bo przecież tutaj też masz koleżankę, tu masz koleżankę, tu masz siostrę. Dużo ludzi. Znam ludzi, którzy jak im dałem negatyw, to na 36 klatek były same ulice i budynki. A Ty jednak masz tych ludzi? Ludzie. I zobaczmy, co się dalej wydarzyło. To jest już, już, już. Żółte, żółte, tak. To jest kolejny taki kolejny etap, który się yy, pojawił. Zobaczmy, trochę zdjęć. Pierwsza korekta, taka grubsza była. Naucz się mówić wprost, o co ci chodzi, na co patrzysz. I druga rzecz, portret. Dodam, że Dominika także pracowała co tydzień na negatywie i co tydzień przynosiła 36 zdjęć zeskanowane. Okej. Okay. I jak drodzy nauczyciele jest tego portretu trochę więcej, prawda? Ale oprócz tego pojawia się tutaj dosyć dużo takich prób, nazwijmy to bardzo umownie reporterskich. I pierwsza rzecz, którą potrzebowałem wysądować, bo to już jest zawężanie, co jest bardzo ważne, zawężanie pola działania. Bo gdy się utrzymy, lepiej zawęzić nasze pole działania niż się tak, wiecie, rozproszyć na wszystko. I mówię, patrz Dominika, jak masz tę fotografię i na przykład taką, w której się czułaś lepiej? W sensie, gdy ją robiłaś, tę fotografię, kiedy się czułaś lepiej? Bardzo ważne pytanie. Dominika odpowiada, że czuła się lepiej, gdy robiła tę fotografię. No to mamy to. To daj już spokój z tą ulicą. Daj już spokój z tymi próbami street fotografii. Odpuść sobie. Jeżeli dobrze się czułaś, w takiej sytuacji, że fotografowałaś koleżankę w knajpie, to idźmy w to. Druga sytuacja. Tak patrzę. Myślę, kalambur, niedaleko stąd. To była pierwsza fotografia. Później patrzę, a tutaj dalej. Takie fotki. Ja się za bardzo nie znam, ale wiem o tym, że są takie portale, gdzie ludzie się umawiają na zdjęcia. Cześć. TFP, Time for Pictures. Ja sobie pomyślałem, Dominika, czy ty robiłaś tutaj ustawkę? Wzięłaś koleżankę na herbatę do knajpy i pocykowałaś od razu foty? Tak. Jak się czułaś? Dobrze. Podoba ci się coś takiego? Tak. Zapomnij o ulicy. W takim razie pomyśl o tym, że zdjęcia, które będziesz musiała wyrzeźbić, które możesz wyrzeźbić, ta rzeczywistość, to jest właśnie taka ustawka. Tylko zróbmy to tak, żebyś wiedziała co grasz? Prawda? I później była taka sytuacja, że jest to zdjęcie. Jeszcze kilka takich bliskich portretów. Na pewno zauważyliście. Pamiętacie przed chwilą zdjęcie Yamachy? Tak Trochę ta Yamaha, trochę krzaki, nie wiadomo technicznie. A ja patrzę na to zdjęcie i mówię, Dominika, jest konkret, to jest konkret. To jeszcze nie jest to, o co nam chodzi, ale tu już mamy... Takie fundamenty pod portret, plus te ustawki, Twoje koleżanki, to jest materiał, jest w czym rzeźbić. Jak się Ty w tym czujesz? Dobrze, no to idziemy. I teraz popatrzcie. Zaraz sprawdzę, czy to jest to. Pokażę Wam teraz ostatni etap, że tak powiem, ostatni etap przed odpaleniem rakiety. Ponieważ to jest bardzo ciekawe. E, Alicja i Dominika nadal są moimi uczennicami, i Alicja bardzo szybko znalazła swój język już po kilku miesiącach. E, e, tak, Alicja, i przez cały zeszły rok pracowała na wysokich obrata, obrotach. Z kolei Dominika ten język znalazła dopiero pod koniec roku szkolnego i teraz ma najwyższe obroty. Właśnie w tej chwili. Są te korekty, które dają nam bardzo dużo satysfakcji. Zobaczmy ten etap. Przed takim, wiecie, startem na poważnie. Zobaczmy, pierwsze zdjęcia, a zaraz Wam powiem, co ważnego się tutaj wydarzyło. Popatrzcie. Ta sytuacja. Dominika, byłaś u koleżanki. Ile to trwało? Wszystko. 30 minut. Przez 30 minut zrobiłaś bardzo różne ujęcia przy świetle naturalnym, przy świetle sztucznym i scenizujecie, podnosicie jakieś atrybuty, zmieniasz yy, plan, wymyślasz. To tamto, wiecie co chodzi? Dłużej niż 30 minut, bo tam już był zmierzch, a tu zachodzące słońce. Dajmy na to, że dwie godziny, ale takie 30 minut fotografowania. Jaki komunikat jako nauczyciel ja dostaję? Elastyczność. Czego oczekuje redaktor w gazecie? A ja pracowałem w gazecie jako fotoreporter, więc wiem. Tego, że w ciągu 30 minut czy w godzinę, ja potrzebowałem dostarczyć bardzo różnorodny materiał. Taki, żeby fotoedytor mógł sobie wybrać. I ja wtedy mówię: Dominika, te zdjęcia są genialne. W tych zdjęciach stosujesz bardzo różne ujęcia, bardzo różne perspektywy. Masz jakieś pomysły? Jedziesz, idź w to. Oczywiście te zdjęcia nie są genialne, w sensie takim, że to jeszcze nie jest cios. Wiecie o co chodzi? To jeszcze nie jest klarownie, czysto wypowiedziane słowo, język fotografii. Ale bardzo dobrze nam komunikuje, że jesteśmy na tropie. I teraz taka sytuacja. Znowu. Mamy modela. Mamy przestrzeń, i już ta przestrzeń i model zaczynają współgrać, się organizować. Wiecie, nauczyciel, jako ogrodnik, dogląda, przycina, podlewa, zajmuje to czasu, ale już na tych zdjęciach, w porównaniu do tego, co było pół roku wcześniej, widzimy, że autor nie myśli tylko o tym, żeby trafić w ogóle w twarz tym aparatem. Jeszcze chodzi i dobrze naświetlić. Że już ta rzeczywistość szkoła jest elementem, który zaczyna grać. Idźmy dalej. Flash użyty świadomie w ciągu dnia. Doświetlenie. Duża wartość. I gdy tutaj zobaczyłem tę sesję z Parku Szczytnickiego. To pomyślałem, no. To wskoczyła na swoje tory. Teraz tylko musi technikę i język wyprecyzować. I teraz zobaczmy, jak to zrobiła. Jesteście gotowi? Język jest czysty, czyściutki. Wszystko jest wyraźne. I tu chodzi nie tylko o technikę, która bardzo przez rok, jakby poszła do góry tak to brzydko powiem ale chodzi o decyzję, pewność siebie jako fotografa. Pewność siebie przechodzi z czasem. Teraz popatrzcie, co zrobiłem. Wczoraj jak to zrobiłem, aż padłem. Zrobiłem takie przed i po. Widzicie to? Pierwszy negatyw? Ostatni negatyw. Widzicie, jaka, jaka czystość tego języka jest? Już? Patrzcie. I teraz tak, ja nie neguję tych pierwszych zdjęć. One są najważniejsze, bo one są początkiem. To jak my, z jaką czułością, z jaką opieką, z jaką wrażliwością, my się nimi zaopiekujemy, to tak one nam wyrosną. Dlatego zabraniam uczniom publikowania zdjęć na forach internetowych, bo to po prostu jak wpuszczenie chwastu do ogrodu. Trzeba mieć swoje poletko, zasadzić, wybrać dobre narzędzia i pielęgnować. Popatrzcie na to. Jeszcze raz. To wszystko nadal jest negatyw. I to są zdjęcia Dominiki. Dominika także razem z Alicją. Obie dziewczyny mają wystawę właśnie w galerii u Agatki, u Agaty Grzych, która tutaj siedzi. Brawa dla Agaty, bo za... podsunąłem Agacie te dwie świetne młode autorki i Agata to przyjęła, i bardzo się cieszę. Czemu to zrobiłem? Czemu poprosiłem Agatę, żeby zorganizowała dziewczynom wystawę? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jako nauczyciel muszę dbać o to, żeby uczeń zaznaczał bardzo ważne momenty w swojej pracy, żeby odcinał i zawsze to wszystkim razem. Czyli czujesz, że coś już, wiecie, nabrzmiało, że czegoś już jest dużo, że nawet się to już trochę męczy, wydrukuj to, powieś, to tak jakbyś urodził urodziła dziecko, ok? I niech to sobie już żyje, a ty się zajmij kolejnym, ok? I, 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 i trzeba. Kolejne dzieci płość fotograficzna, no? i bardzo ważne, żeby od, odcinać pewne etapy. I dlatego zorganizowaliśmy dziewczynom wystawę po to, żeby mogły sobie zaznaczyć taki moment po bardzo intensywnym roku pracy i powiedzieć sobie, okej, okay, zobaczmy nawet, jak to wygląda. Mam tutaj dokumentację, bo byłem na wernisarzu. To jest ściana e, Alicji. To jest fragment ściany Dominiki, a tak wygląda galeria Łagatki i dwie ściany. Po jednej stronie Alicja i Dominika, fotografie. I teraz w ten sposób dziewczyny kończą pewien etap. To jest też bardzo ważny element w naszej pracy, celebra celebracja. Cieszymy się, mówimy sobie, skończyliśmy coś, idziemy dalej, przed nami nowe. I... Musimy to zrobić w prestiżowych galeriach, jak Galeria Łogatki? Niekoniecznie. Możemy to zrobić na ścianie swojego mieszkania. Mam uczniów, którzy mają takie galeryjki, mają dwa metry kwadratowe w korytarzu, zapraszają znajomych, odkorkują wino, mieszają 15 fotografii i mówią sobie no ostatnie moje pół roku pracy. jest dobrze. Bardzo ważne, żeby to zrobić. Bardzo, żeby odejść trochę od swoich zdjęć. Odejść, popatrzeć na nie z zewnątrz. I teraz, tak jak yy, wspomniałem, chciałem tą część, taką, nazwijmy to wykładową, zakończyć yy, takim. Yy, 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 yy. Gdzie ja to mam? Poczekajcie, tutaj będzie cięcie, ja odłączę ekran. I, i, I sobie znajdę te notatki, bo tam dużo jest notatek. Wiecie, typu, zakupy, wacikik, zrób coś tam, kup. Także wolę, żebyśmy tego nie czytali. Znajdę te notatki jak będę miał te notatki. A nie, to są nalepki, tak? Sticks. Sticks. Nalepki. O. O jest, mam. Dobra. To jedziemy z Koksem. Wczoraj wieczorem siadłem i pomyślałem, że to wszystko, co mówiłem, być może jest troszkę chaotyczne, więc yy, ja wezmę i. i Uporządkuję to, uporządkuję te wszystkie myśli i zrobiłem taki krótki e, spis. Ważnych dla mnie rzeczy podczas uczenia fotografii, e, u, uczenia, gdy ja uczę i uczenia się. Teraz e, ja mam problem, bo nie widzę tutaj wszystkiego. Poczekajcie. Sorry za ten e, techniczny błąd. Odłączam ją i, i włączam ten monitor. Mm -hmm. Zaraz, może jeszcze mi się uda. Jeszcze raz. Spróbujmy. Bo to jest coś w rodzaju podsumowania. Ok, Chwilka, dobra. Już, już, już robię. Nie, nie, nie wychodźcie. Skopiuję i, i wrzucę gdzie indziej. W maila. To od razu wam wyślę. Zaraz podejdziecie, adresy podacie. Mamy to. Świetnie. Pierwsze. Doceniaj swoją pracę. Czule się nią opieką I nie jest to wpływ pani Olgi Tokarczuk. Ja tego słowa, czułość wobec fotografii, wobec swoich zdjęć używam zawsze. Bo... Każda fotografia czy każda nasza praca to na początku może takie, trochę takie brzydkie kaczątko, wiecie o co chodzi, ale jeżeli ono będzie zaopiekowane, docenione, to z czasem, z czasem wyrośnie nam, prawda? I, i to jest bardzo ważne, doceniajmy nawet te najbardziej banalne gesty, które wykonujemy. Coś zauważymy, coś sfotografujemy, nie patrzmy na to, czy to jest dobre, czy nie. Zobaczmy troszkę za te zdjęcie i pomyślmy, co wtedy myślałem, co wtedy czułam, czemu to zrobiłam, docenimy to wszystko. Drugie, pracujmy na pojedynczymi zdjęciami. O co chodzi? Chodzi o to, że my oczekujemy od siebie bardzo często, że tu jakiś zestaw, wszyscy coś. Jak znajdziemy jedno zdjęcie, które wydaje nam się interesujące, chwyćmy się go. Jak trochę mało tak czule powiem, jak Gepard jakiś z gazeli. Musimy czasem z tego zdjęcia, z, z tej Yamachy, ja wycisnąłem wszystko i pół godziny pamiętam, że o tym motorze mówiłem. Dominika, no, wiesz, no, centralnie, tu no, spróbuj mi wprost powiedzieć. Czasem pracowanie nad jednym zdjęciem daje nam bardzo dużo efekty. Trzy: drukuj swoje zdjęcia w takiej formie i oglądaj. Drukujcie swoje zdjęcia. Mówię to do wszystkich na całym świecie. Tylko wydrukowane zdjęcia naprawdę dają nam taki pewien sposób percepcji swojej pracy, który jest unikatowy. I tutaj kolejny, czwarty punkt. Rozkładaj zdjęcia na stole lub wieszaj na ścianie. Te, które będą łapać Twój wzrok, przenieść do czystego zeszytu, zmieniaj ich kolejność, patrz jak na siebie oddziaływują, uwrażliw się na efekt po widoku. Ja pracuję w ten sposób. Czyli. Jest rolka, dajmy na to 36 zdjęć. I tutaj od razu zaznaczam, ja nie jestem jakimś wytyczistą negatywowym. Ja po prostu używam tego narzędzia z uczniami, dlatego, że to sprawia, że zamiast 120 zdjęć mamy 36. Łatwiej się w tym rozeznać. Więc weź te 36 zdjęć, rozwieź na ścianie. I jeden, dwa dni niech one wiszą. I te, które będą łapać Twój wzrok najczęściej, to są te zdjęcia, które są Twoje. Prawda? I później. Przejdzie się je do zeszytu. Ja stosuję coś takiego z uczniami: zeszyt zwykły, taki w czyste kartki i spinacze. I wkładamy to zdjęcie. Spinacz chwyta z dwóch stron kartki dwa zdjęcia i sobie przekładamy. Ćwiczymy. Nie myślimy po co to robimy. Nie budujemy żadnego jakiegoś zestawu, tylko ćwiczymy ten efekt po widoku. Na jednej stronie mam to zdjęcie. Jak przerzucę stronę i będzie to kolejne zdjęcie, to czy mi się to dobrze ogląda? Nie. Zmieniam kolejność i tak się bawię. Mega ćwiczenie. Zero w ogóle kosztów. A siła jest totalna pracy. 5. Opanuj technicznie medium, rozpoznaj jego cechy, ale nie wkręcaj się za bardzo. Naucz się tyle, by ci starczyło. Nie zastępuj nauki fotografii, nauką techniki. Ja jak przez 15 lat pracowałem na jednym negatywie APX 100, dlaczego na jednym? Bo jak już się na go nauczyłem, to stwierdziłem, że aha, czyli umiem już jeden negatyw. To dobrze. To będę tym robił. Nie uczę się kolejnych. Dlaczego? Bo przecież na jednym negatywie mogę wszystko naświetlić. Jeżeli mamy jakiś aparat, pokochajmy go, zaprzyjaźnijmy się i nauczmy się go. Jeżeli nam nie gra, to zmieńmy, ale nie wkręcajmy się w naukę techniki za bardzo, ponieważ bardzo często staje się to takim elementem zastępczym w ogóle w nauce fotografii. Raptą ktoś zaczyna się uczyć techniki. I myśli, że się uczy fotografii. A on się nie uczy fotografii, on się uczy techniki fotograficznej. Są dwa różne światy: technika fotograficzna i nauka języka fotografii. Sześć. Wyznaczaj sobie zadania na kolejną rolkę. Na kolejną rolkę czy tam w ogóle jakiś okres czasu. To jest bardzo ważne. I teraz tu chciałem jedną rzecz powiedzieć. Gdy my sobie wyznaczymy coś w rodzaju zadania, jakiegoś takiego celu, do którego chcemy dążyć, tak jak na przykład umiejętność mówienia wprost pewnych rzeczy, to w trakcie fotografowania my już o tym nie myślimy, ponieważ my fotografujemy intuicyjnie, przynajmniej chcemy się tego nauczyć. To jest coś, co my musimy y, na poziomie korekty, czyli oglądania zdjęć, wypracować na poziomie intelektualnym. Okej, okay, dla mnie jest ważne, żeby w tej chwili, przez najbliższy miesiąc, skupić się na tym i na tym i na tym. Ale gdy pracujemy, gdy fotografujemy, to my nie analizujemy tego, nie powinniśmy analizować, bo fotografowanie jest już na, y, 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 intuicyjną metodą pracy, prawda? Więc gdy siedzicie przy stole, stoicie przed swoją fotografią, oglądacie fotografię, wtedy pracujcie intelektualnie. Gdy fotografujecie, już pracujemy intuicyjnie. Yy, zawęż obszar tematyczny. To jest chyba jasne. Jak będziemy się wszystkim zajmować, przynajmniej na początku, nie pomoże to. Zawężajmy. Yy, nauczyć się mówić wprost. Teraz tak, miałem tego nie mówić. W sumie ja nie lubię krytykować. I nie mam w zwyczaju w ogóle szydzić, ale takie zdjęcia, że nie widać tych ludzi, że oni są gdzieś jakoś pochowani, że patrzą gdzieś tam w, gdzieś tam w dal, że wszystko jest w takiej atmosferze niedopowiedzenia i ciągłej metafory. Ja wiem, że teraz jest taka moda, taki trend takiej miałkości, sfotografowania jakieś gałązki, a później jakichś włosów rozwianych. Nie mówię, nie. Okej, okay, możemy funkcjonować w takiej ciągłej metaforze i w takim y, wystawach o tytule pomiędzy, albo w międzyczasie, albo gdyby. Nie. Ale. Komunikat do wszystkich na świecie co oglądają. Y, proszę, spróbujmy mówić wyraźnie i wprost pewne rzeczy, żeby ludzie nas rozumieli. To jest bardzo ważna umiejętność. Y, ten świat metafory, dwuznaczności. Y, Muskania rzeczywistości i pływania. To jest taki świat bardzo fajny, bardzo ciekawy, i być może przyjdzie w, w naszym życiu na niego czas, e, ale ta umiejętność mówienia rzeczy wprost i wyraźnie e, zawsze się przyda. Zawsze się przyda. Nie skrytykowałem za bardzo, tak? Nie pojechałem za bardzo. Za osie, osie, po 80% młodych fotografów współczesnych. <laughs> Ćwicz intuicję. To jest y, rzecz piekielnie ważna. Czyli dopuszczenie do głosu tego, y, co w nas jest. Nie? Czyli strącamy tego diabełka, który mówi nie rób. I słuchamy aniołka, który mówi chcesz to zrób, chcesz to zrób? Zrób. Y, 10. Gdy zwiększy się powtarzalność. Zwiększa się pewność siebie, czyli technika plus intuicja. To jest taki bardziej nie rada, tylko takie stwierdzenie, taka myśl. Pewność siebie, was jako fotografów, mnie jako fotografa, zwiększa się z czasem, kiedy widzimy swoje efekty pracy. Dlatego ja cały czas robię coś takiego. Fotografuję, wywołuję, drukuję, kładę. Nie mam pewności siebie. A, czyli jeszcze nie wypracowałem. Bo teraz też pracuję nad jakąś książką i teraz nie mam pewności siebie, więc co robię? Dzisiaj znowu byłem, zrobiłem dwie rolki. I może za trzy, cztery rolki, za sześć ta pewność siebie wzrośnie. Wzrośnie, bo oglądam swoje zdjęcia, robię sobie korektę, jestem wobec siebie krytyczny i oczekuję, że te zdjęcia będą wiecie o co chodzi. Ten język będzie coraz bardziej czytelny. I nie oczekujmy, że my będziemy od razu wiedzieć, nie oczekujmy, że będziemy pewni siebie. Nie ma takiej opcji. To przychodzi z czasem, z czasem, jak się pracuje. Ale to przyjdzie. Na samym początku drogi fotograficznej nie oglądaj zdjęć, nie oglądaj zdjęć innych fotografów, nie inspiruj się. Słowo inspirować się jest najbardziej popularnym słowem. Być może yy, należy wiecie, tagować wszystko na Facebooku, YouTube i wszędzie inspiracje. Yy, ja uważam, że na początku pracy yy, młodego fotografa. Młodego, nie mówię tutaj o wieku, bo można zaczynać. Mam takich uczniów, którzy zaczynają w wieku 60 lat. Jest słuchanie tylko siebie. Tylko siebie, ewentualnie kogoś w rodzaju mentora, czy przyjaciela, kolegi. Wspólna droga. Kiedy zaczniemy oglądać te wszystkie albumy, kiedy zaczniemy oglądać te wszystkie filmy o fotografach i tak dalej, bardzo duży mętlik w głowie się może pojawić. Za dużo inspiracji, za dużo dobrych nazwisk, za dużo dobrych fotografii. Wtedy spada. Eee, taka samoocena. Lepiej zamknąć się na jakiś czas w swojej bańce, i tutaj przechodzę do kolejnego punktu. Wyważaj zamknięte drzwi. Może to być niepopularne, ale wyważaj zamknięte drzwi. Przynajmniej otwarte powinno być, tak? Otwarte. Wyważaj otwarte. Edy, edycja, edit. Pisałem o drugiej w nocy. Wyważaj otwarte drzwi. Jeśli sam dojdziesz do czegoś, co już zostało odkryte, dla świata fotografii. Nie będzie, dla świata fotografii nie będzie to miało znaczenia, ale dla Twojego świata tak. I to jest, wiecie, to może być coś niepopularnego, ale ktoś może ci powiedzieć, to już zostało zrobione, albo to się robi tak. Przecież to wszyscy wiedzą. I co? Ale ja tego nie odkryłem. Ja tworzę swój język, ja tworzę fundamenty, ja tworzę podwaliny, ja uczę się mówić. Wszystko, co robię, muszę zrobić ja. I być może za jakiś czas, za rok, za dwa, za pięć, będę używał pewnych skrótów, będę umiał zaadoptować pewne rozwiązania. Obejrzę jakiś album i powiem: biorę z tego to, to i to. Ale na początku, yy, każdy z Was sam określa, co jest tym początkiem, bardzo jest ważne, żeby wyważać te otwarte drzwi, bo w ten sposób my budujemy własną tożsamość. I nie idziemy na skróty, a te chodzenie na skróty, bardzo teraz popularne, czyli przenoszenie pewnych obrazów, które są, nam się podobają, jeden do jeden, jest, yy, jest bardzo dla nas samych krzywdzące, bo to nie jest normalny wzrost tej rośliny, którą my, yy, wiecie, to jest takie ładowanie sterydami, nie? To, to nie robimy, nie, 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 nie pompujemy tego. Co tam dalej? 13. Znajdź mentora, osobę bardziej doświadczoną, mądrą, która będzie ci towarzyszyć, czyli pomagać, zadawać, pomagać, zadawać trudne pytania i określać cele. To może być przyjaciel, to może być y, ktoś, kto się zna na fotografii, ale może być... I to ja mam, miałem w swoim życiu, pozdrawiam mojego przyjaciela Cypriana, który jest biznesmenem, ekonomistą, ale zawsze miał na moją fotografię takie super świeże y, spojrzenie i jak byłem studentem, mówił mi rzeczy, które były dla mnie kluczowe. Na takim, miały dla mnie taką samą wartość, jak y, opinie mojego profesora. Znajdźmy sobie takich partnerów do rozmowy, którym, którym ufamy. Sprawdza, sprawdzaj nawet najgłupszy pomysł. Najwyżej stracisz czas, ale to zawsze krok do przodu przez eliminację. Niepopularne? Wiecie, o co chodzi? Zawsze że szybko, żeby coś osiągnąć. Masz jakiś pomysł? Świat fotografów, świat artystów to jest świat nieudanych projektów. To, co widzimy... My, jako odbiorcy, to jest ułamek procenta tego, co im wyszło. A cała reszta, której nie widzimy, to jest to, co oni robili, żeby dojść do tego, co my widzimy. Ale naprawdę to jest tak, że na 100 zdjęć jakiegoś fotografa, który on nam pokazuje, jest 10 tysięcy zdjęć, które on zrobił, które są, wiecie, nieudane są, nieudane. są drogą do tego, co on już nam pokazuje. I on musiał przetestować te wszystkie. Pomysły, te wszystkie y, ścieżki, wrócić sto razy, i my to też musimy robić. Taka jest moja wiara w to. Y, co dalej? Organizuj wystawy, pokazy, dzięki nim będziesz mógł kończyć wątki, co pomoże ci usystematyzować pracę. Jasne. Y, pamiętaj, że nie musisz być utalentowany. Wystarczą minimalne predyspozycje. Nawet te minimalne predyspozycje nie wystarczą dla poczucia satysfakcji. Słowo talent jest najgorszym, najstraszniejszym słowem, jakie w edukacji można używać. Nie używajmy go. Nie, nie mówcie do znajomych, którzy są utalentowani, że są utalentowani. Lepiej, żeby oni usłyszeli, że są pracowici, że są konsekwentni, że są dociekliwi. I wobec siebie też używajcie takich słów. Talent nie ma tu nic do rzeczy. Powiem Wam tak. Alicja i Dominika nie są utalentowane. Ja nie jestem utalentowany. Poznałem osoby utalentowane, pracuję ponad 15 lat jako nauczyciel. Nie jest to żaden atut. Nie jest to żaden atut. To, że mają lekkość. Bo te osoby, które mają lekkość, nie doceniają tego, marnotrawią. Moi koledzy, moje koleżanki na studiach, którzy byli utalentowani, nie zajmują się fotografią. Nie wiem dlaczego, ale nie. 16. W miarę możliwości pracuj systematycznie i pamiętaj, że done is better than perfect. I na tym skończyłbym oficjalną część mojej prezentacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz pora na pytania, tak? Masz jeszcze siłę, żeby odpowiadać na pytania? Powiem szczerze, że przed chwilą mi się bardzo mocno zakręciło w głowie. I nie zastanawiałem się, czy nie przerwać tego wystąpienia. Ale teraz jak przestanę mówić w takim tempie, to jestem w stanie odpowiadać jeszcze na pytania przez jakieś 15-20 minut maks. Okay. Bo, bo, jest, bo jestem taki yy, po prostu trochę chory. Dobra, to szybka rundka pytań. Yy, po tej pierwszej prezentacji yy, chodzi o zdjęcia Alicji. Chciałem zadać pytanie, ale... Nie dopuściliśmy do głosu, ale taka była konwencja. Teraz mam to pytanie. Słyszymy się dobrze? Tak, słucham bardzo uważnie. Świetnie. <laughs> Czy rzeczywiście uważasz, że pracując z Alicją przez 8 miesięcy, czegokolwiek ją nauczyłeś? Tak, uważam, że ją dużo nauczyłem. To uzasadnij to. Alicja, może Alicja, powiesz yy, dwa słowa? Może Alicja, powiesz? Czy cię coś nauczyłem? No, powiedz, czy cię coś nauczyłem? już. Myślę, że pan Karol w szczególności nauczył mnie właśnie podążania za tym, co chce robić, żeby właśnie odrzucić tego diabełka, jak to pan nazwał. I jeśli czuję, że chcę zrobić zdjęcie, to robię je. I pan mi wtedy mówi, czy to był dobry wybór, a zawsze jest to jest dobry wybór, ponieważ no nie jest ważne, co jest na tym zdjęciu, bo te zdjęcia mówią same za siebie. Może uzupełnię to, co Alicja mówi, bo Alicja mówi ważną rzecz. Yy, yy, Alicja yy, akceptuje swoją fotografię, równaj, akceptuje siebie. I teraz, co więcej może dać nauczyciel uczniowi niż to, że ten uczeń akceptuje siebie? A ja myślę, że nic więcej nie mogę dać. Nie, dziękuję. Słucham kolejne pytanie. To już ja, ja na idę końcu, na koniec, więc ktoś ma pytanie. Tak. Zadam jedno pytanie, które padło na streamie. Pytanie, czy dziewczyny przez cały okres nauki używały tego samego aparatu, tego samego sprzętu? Yy, nie, zmieniały aparaty. Zmieniały aparaty, bo coś tam się popsuło, aparat upadł pękły, albo jakiś chybił z ostrością. I była taka sytuacja, że yy, ja mam taki, yy, taką skrzynię takich aparatów, już mi się powoli kończą. I w końcu Dominika stanęła na takim Olympusie hybrydowym, starym, który kiedyś kupiłem, z takim dużym zoomem i bardzo dobrze jej podpasował. A ostatnie zdjęcia, które oglądamy Dominiki, to już Dominika kupiła za jakieś 200 zł kanona na negatyw i założyła do niego obiektyw Sigma Art. Dlatego to są takie wypasy, w sensie technicznym. Bo ten negatyw z, z tym obiektywem Sigmy dał bardzo dobre efekty. Z kolei Alicja, o ile wiem, znalazła jakiś swój taki ulubiony aparat, taką mydelniczkę i już na nim płynie, tak? Tak. No. Tam kilka próbowaliśmy, jakieś Olympusy mił, jakieś Nikony, jakaś szika. Ja tam zawsze jakiś, na jakimś bazarku albo w lumpie gdzieś znajdę, to kupuję za 10-15 zł i tak leżą i czekają. Mnie zainteresowało, jak to działa, że pan powiedział, że dziewczyny przyszły do pana i powiedziały: Chcemy się uczyć, proszę nas nauczyć. To pan dał jakieś ogłoszenia, szukał osób, czy osoby szukały pana, czy co to jest dokładnie? Ja jestem nauczycielem w autorskich liceach artystycznych ALA, to jest liceum plastyczne, i dziewczyny są uczennicami w tym liceum. W związku z czym, że w pierwszej klasie mia mają obowiązkowy przedmiot podstawy fotografii. Czyli osoby, które się mnie nie przestraszą, tego że jestem wymagający, bo jestem, to, to zazwyczaj z 30 osób dwie przychodzą i mają taką możliwość wyboru przedmiotu dodatkowego i idą na fotografię. I dziewczyny, właśnie po roku takiej pracy w całej grupie, w 30-osobowej, stwierdziły, że, że one chcą spróbować się uczyć fotografii. I, i, i właśnie tak przychodzą na początku roku i ja zawsze na początku roku czekam, ile uczniów przyjdzie z tym 15-30 osobowej klasy i tak trzy to jest maks. <laughs> Wizaż jest bardzo popularny. Pozdrawiam Kamilę. Jakieś pytanie jeszcze? Śmiało, mam siłę, ja już się o, trochę już, zregenerowałem, już, już, już trochę się uspokoiłem. U... Co pan, panie Karolu? Cześć. Miał na myśli przed chwilą, jeśli dobrze zrozumiałem, aparat hybrydowy, a drugie pytanie tak na szybko, ja już sobie sam na nie trochę odpowiedziałem, no? ale aż się boję tej odpowiedzi. Co z ludźmi, znaczy inaczej, co ze mną, może tak, żeby, bo chodzi no o dawaj. mnie, który raczej oczekuje tej krytyki, jej pożąda, jej chce, a, ty a już mówię. To chyba... Bardzo dobre pytanie. Czyli tak, aparat hybrydowy na negatyw, to są takie aparaty, że yy, były takie aparaty produkowane, że obiektyw jest taki duży zoom, że to wygląda jak lustrzanka, ale obiektywu się nie wyjmuje. O. To były takie aparaty hybrydowe. A jeżeli chodzi o tą krytykę, powiem wprost, że ja bardzo często pytam uczniów, potrzebujesz, żeby cię chwalić, czy żeby na ciebie krzyczeć. I wielu uczniów odpowiada, co mi zawsze zaskakuje, że krzyczeć. Ja wtedy krzyczę. A wielu uczniów mówi, że delikatnie, że być delikatnym. Ja jestem delikatny, ale ja też mam swoją wolność w tej relacji i też decyduję sam, jaki mam być. I zdarzyły się takie sytuacje w relacji z dziewczynami i w ogóle w mojej pracy pedagogicznej, że ja jestem bardzo wymagający wbrew pozorom, wobec siebie i wobec innych. I yy, mówię bardzo wprost, co sugeruję, czy czego oczekuję. Yy, I nie, nie jest to krytyka w takim rozumieniu, że kogoś opieprza, bo to nie chodzi o kogoś, żeby opieprzyć. Chodzi o to, żeby bardzo jasno wyartykułować, w jakim momencie jesteśmy, jakie są nasze karty, którymi gramy i co musimy zrobić żeby jakby zrobić, żeby zmienić układ na stole ewentualnie, żeby zmienić tą, te, te, tą grę. Bo na przykład idzie to w złą stronę, albo coś takiego. I to jest wszystko relacja, prawda? Bo to, to musi być w relacji. Y, ale yy, ja nie widzę powodu, żeby na kogoś jakby być ostrym, czy bardzo wymagającym, jeżeli ktoś tego nie potrzebuje. Nie? W sensie, że w, na przykład Alicja jest taką osobą, że yy, że potrzebowała wsparcia. Dominika bardzo lubi, kiedy mówi się do niej bardzo konkretnie, i się wymaga. I to wiesz, dobry nauczyciel to bardzo szybko wyczuwa. To jest kwestia kilku spotkań. I już wiesz, jak to prowadzić. Ja sobie jako nauczyciel na dużo pozwalam. Czasem przeklnę, czasem wyjdę z sali, czasem powiem, że tak nie może być, ale to trzeba wyczuć, no nie? żeby się człowiek nie przestraszył? <laughs> nie wiem, czy odpowiedziałem. Trochę może na chwilę się zamieni rolę, od razu przepraszam. No, że, dawaj. Tak bym to skomentował, że y, dla mnie krzyczenie jest krytyką, a mi bardziej chodzi o konstruktywną krytykę. A to, konstruktywna to, to, to jest jedyna, która ma sens dla mnie. Konstruktywna krytyka jest zawsze, no po prostu zawsze jest konstruktywna bo, bo widzisz, bo ja mam taką metodę nauczania, mówię zawsze trzy rzeczy. I tak prowadzę też warsztaty. I tak uczę też w swojej szkole internetowej, szkole Karola. Pierwsze, jakie widzę wartości w tym, co robisz. Drugie, czego nie rozumiem? Jakich twoich decyzji w ogóle nie łapię. Trzecie, co możemy zrobić z tym, co mamy na stole? I te trzy rzeczy zawsze są. Nie jestem słodkopierdzącym nauczycielem, który mówi, no świetnie, wszystko jest super. No bo tak nie może być. To jest niepoważne traktowanie naszej relacji. Ale też nie jestem nauczycielem, który mówi: To nie, to nie, to nie, spróbuj przyjść za tydzień. Znam takich. To też nie ja. Ja y, jestem za zrównoważonym rozwojem. Trzy rzeczy muszą być. Pierwsze, co jest wartością. Drugie, yy, co nam nie styka, czego nie rozumiemy, nad czym warto popracować. Trzecie, co możemy z tym zrobić, co mamy teraz. I, i, I zawsze mój komunikat, zawsze każda korekta, w ten sposób wygląda. I to jest właśnie konstruktywne, moim zdaniem. Miałem na studiach wiele osób, które narzekały, bo yy, wychodzili, pamiętam, jak studiowałem fotografię i moi znajomi zawsze byli źli, bo jeden profesor zawsze chwalił. No i oni byli tacy, tacy sfrustrowani tym. I ja już wtedy, a już wtedy wiedziałem, że będę nauczycielem, to, to ja już sobie wtedy to wszystko tam układałem go <gry> Dobra, już idę. Ja mam takie pytanie, czy jeżeli znajdujemy się w jakimś etapie życia fotograficznego, że tak nazwę, no. e, i właśnie zgubiłem myśli, bo z, mam wrażenie, że za dużo ludzi mnie słyszy. Okej, okay, to ja zamknę oczy i jestem sam. No, damy. To e, czy lepiej jest szukać jakiejś takiego zawężonego, za, zawężonej ścieżki z tego momentu, w którym się znajdujemy, czy korzystniej mogłoby być cofnąć się do początku i jakby zacząć takie poszukiwania od takich początkowych projektów, jak, jak w przypadku dziewczyn? Wiesz, to jest bardzo takie indywidualne pytanie, i tutaj nie sposób odpowiedzieć in general. Nie? Ba bardzo często mam taką sytuację, że wyobraź sobie, że jest fotograf, który jest znanym fotografem, znanym w Polsce fotografem, i on do mnie się zwraca, laureatem konkursów międzynarodowych publikujących w gazetach, i on do mnie się zwraca, żebym mu pomógł w, w fotografii. No nie? Świat do góry nogami. Ja nie wygrałem żadnego konkursu. Nie jestem znanym fotografem. A ta osoba, i nie jedna, mówi do mnie, muszę odnaleźć swoją fotografię. Wy stary, jesteś znanym fotografem. Publikujesz w gazetach, w czasopismach i tak dalej. E, mówi, no tak, ale wiesz, y, to, to, to jest co innego. No, nie? Już się zapętliłem, od 20 lat robię to samo, osiągam te sukcesy te laury, ale jakby to nie jest już moje. Ja to robię, bo już jestem rozpędzony. I wtedy jest taka sytuacja. Y, że na przykład wtedy jest taki moment, żeby wrócić, yy, nazwijmy to do początku i po, ustawić tą sytuację w taki sposób jak z dziewczynami. Weź sobie negatyw do małpki, wsać, sobie pofotografuj codzienność, albo zacznijmy pro mówić proste rzeczy, naucz się mówić od początku proste słowa, to na czym ci zależy. Yy, generalnie proces nauki, ja nie uważam, że on jest taki linearny. Nie uważam, że jest coś takiego, że wiesz, uczysz się i tak cały czas jesteś lepszy. I tak z roku na rok będziesz coraz lepszy i to będzie tak szło. Ja nie uważam, że tak jest. Z tego jak ja obserwuję fotografów i tak dalej. Może tak wzrastać twój wizerunek wśród ludzi. Taki nazwijmy to Prestiż. Możesz być takim fotografem, który jest tak postrzegany, ale w gruncie rzeczy rozwój nie wygląda w taki sposób, że to nie jest tak. To jest taka, wiesz, sinusoida no nie. Najwięksi artyści przeżywają mega problemy, kryzysy, muszą wrócić i tak dalej. Każdy musi sobie na to pytanie trochę sam odpowiadać, ale jakbym miał tak odpowiedzieć chyba najbardziej sumiennie na, na twoje pytanie, to jest coś takiego, że jak ja uczę, to staram się nauczyć tak ludzi, żeby oni już nie potrzebowali yy, mentora. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest w stanie zweryfikować samego siebie i powiedzieć sobie, oj, zabrnąłem w coś za głęboko, grz grzęznę, Albo o, tutaj jest jakaś świeżość, idę w to. Jeżeli ktoś jest w stanie rozpoznać to w swojej pracy, to znaczy, że umie sam sobie korektę robić i dawać sobie jakieś cele. I to jest bardzo dobre. I jak, jak są takie osoby, które potrafią to, to one już nie potrzebują mojej pomocy w ogóle. A z kolei są takie osoby, teraz uwaga, hity. Ja uczyłem przez wiele lat w różnych szkołach, praktycznie uczyłem we wszystkich szkołach w Wrocławiu fotografii, niemalże w wielu. I to jest tak, że witałem te same osoby w kolejnej szkole. I mówię, co ty tu robisz? Przecież uczyłem cię dwa lata tu i trzy lata tam. Mówię, o, a jakoś tak, jak się skończyła szkoła, to poczułem, że czegoś mi brak. Czyli te osoby, i to jest z ręką na sercu, mnóstwo takich osób, czyli te osoby zawsze potrzebowały e, takiego bodźca zewnętrznego. E, prawda, wiecie, co chodzi? Atmosfery, ludzi, ktoś, żeby, da, żeby ktoś im określił jakieś cele, wymagał. Nie? I, I to jest taka sytuacja, moim zdaniem, trochę wątpliwa. Bo jeżeli dobrze nauczyciel poprowadzi, dobrze poustawia sytuację, a uczeń dobrze to wszystko sobie też poukłada w głowie, to później już specjalnie nie potrzeba nauczyciela. Yy, na przykład ja już jestem w takiej sytuacji, że nie potrzebuję mentora. Nie? Spotykam się z moim profesorem, z moim mistrzem raz na pół roku, ale no, to nie jest już rozmowa o fotografii. Ale, kołeczek do Twojego ogródka. Jak skończyłem szkołę i zrobiłem pierwszą wystawę po szkole tak w Teatrze Polskim. E, to później przeżyłem duży kryzys. Bo zrobiłem wystawę, ona była udana, było klaski, wszystko było dobrze i co teraz? No nie? I nie, mam, nie chodzę już do szkoły, uczę tej fotografii, ale już nie mam środowiska. wiesz że co chodzi? I to też takie frustracje wprowadza. E, więc ja się nauczyłem bardzo szybko po kilku wystawach. Które były bardzo dobrze przyjęte na arenie, nazwijmy to nawet ogólnopolskiej, że, że to nic nie zmienia. To jest bardzo ważna refleksja, moim zdaniem, że to, że osiągniesz sukces, nic nie zmienia. Nic. nic. Żaden taki sukces wymierny, taki typu publikacja, konkurs i w ogóle nic to nie zmienia. Może zmienić postrzeganie, tak jak ludzie ciebie postrzegają, jakieś kontakty może wzbogacić, ale ty jako fotograf, jako artysta. Pff, może się rozsypać w każdej chwili. Dlatego tak uważam, bardzo ważna jest umiejętność tej samoregulacji, autorefleksji, co robimy. Dlatego ten powrót, iść do przodu, wracać i w ogóle to jest cały czas. No, to jest praca. Taka trochę długa odpowiedź, sorry. Dzięki. <laughs> Czy ktoś ma jeszcze pytanko? Mm, Okej. Okay. To jeszcze jedno... Ode mnie, może takie proszę. szybkie. Powiedz proszę, bo mówiłeś, że yy, kiedy y, prowadziłeś zajęcia z dziewczynami, jakby oglądaliście zdjęcia i y, jakby naturalnie wychodziły pewne drogi, w które one powinny fotograficznie iść. Tak. Ty powiedzmy, czy ty w ten sposób prowadzisz wszystkie zajęcia, czy to jest bardziej tak, że nie wiem, tutaj y, częściowo tak, a, a z drugiej strony, nie wiem, zadajesz jakieś tematy do realizacji, żeby gdzieś się tam w tym pobawić. Bardzo ważne pytanie. Taka, taka komfortowa sytuacja, jak miałem z dziewczynami, jest rzadko, ponieważ jest to, ja miałem z dziewczynami dwie czy trzy godziny zajęć w tygodniu tylko z nimi tam dwiema, czy tam jeszcze dwie osoby były jeszcze tam, nie? ale nie tak zaangażowane. Czyli możliwość takiej wnikliwej korekty i poświęcenia dużej ilości czasu co tydzień to jest jakiś niewiarygodny luksus. Ale na, ja na, w pierwszej klasie albo w szkole Karola, w internetowej szkole, którą prowadzę, Zadaję tematy. I to są tematy bardzo podstawowe. Takie słowa klucze: miejsce, portret, fragment miejsca, e, autoportret. I nie mówię żadnych tematów abstrakcyjnych, nie mówię żadnych rzeczy takich, które byłyby takie typu. Przełamanie wtórne. Wiesz, czasem jest tak, że, że, że nauczyciele fotografii zadają takie tematy, które typu y, y, typu typu krawędź ostra i tak dalej. Ja rozumiem, że tak można robić. Ja z kolei bardzo lubię zadawać takie proste tematy, bo z mojego punktu widzenia nauka fotografii to jest y, y, nauka pokazania twarzy człowieka. Nauka, zania, nauka pokazania miejsca i nauka pokazania czynności. I tutaj mamy portret, miejsce i reportaż. To są takie trzy rzeczy. Ja kręcę się tylko wokół tego i faktycznie zadaję takie tematy i na nich pracuję. A część osób, yy, które tam wybrały taki pakiet, a nie inny, pracuje yy, właśnie na indywidualnej korekcie, bo w szkole internetowej, którą prowadzę, Połowa osób jest na pakiecie takim: Ty i ja o fotografii, że co miesiąc wysyłają mi zdjęcia, ja robię korektę, a reszta osób jest na, w takim wariancie, że mają tylko tematy, ale i te, też je omawiamy. I swoją drogą wpadł mi ostatnio taki pomysł, tak mrugam, że to nie powinno być rejestrowane, że za dwa, 3 lata ja myślę, że wydam książkę, która będzie się nazywała korekty, i to będzie taki case study kilkudziesięciu być może nawet dróg fotograficznych od początku do jakiegoś etapu, kilkunastu, kilkudziesięciu osób i naszych rozmów. Bo jak ja prowadzę tą szkołę internetową, to wszystko co robimy, wszystko co mówimy, wszystko jest nagrane. W sensie, że ja nagrywam filmy dla tych osób. Oni wysyłają mi fotografie, wszystko mam udokumentowane. Mam Google Drive wykupiony, taki największy pakiet, i tam mam mnóstwo materiałów. Myślę, że za jakieś 2-3 lata siądę na pół roku, się zamknę, opracuję to wszystko i wybiorę takie najlepsze case study i zrobię taką książkę korekty. Nie? W korektach w ogóle chodzi o to, żeby nie narzucić swojego punktu widzenia, bo to jeszcze rozwijając swoje pytanie, takie sytuacje, takie pracownie, w których uczniowie są kopiami profesora, mentora. Nie użyję słowa patologiczne, ale jest to sytuacja dwuznaczna. W przypadku moich uczniów, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest tak, że staram się dociec, dociekać zawsze do tego, co oni chcą i, i, i w czym ja mogę im pomóc, a nie co ja uważam za fajną fotografię i co oni mogliby robić. I teraz usłyszałem takie zarzuty, kontynuuję troszkę. Na YouTubie kiedyś ktoś mi skomentował, że, że ale i tak wszystko w tej konwencji takiej dokumentalno-reporterskiej sugerujesz. No bo powiedzmy sobie wprost, ta konwencja dokumentalno-reporterska fotografii jest takie, de, to jest takie DNA fotografii. To jest to, co jakby w fotografii siedzi naj, naj, najgłębiej. Czyli to, że mama parat, widzę coś i cykam. Rozumiecie? Ten prosty gest. To jest DNA fotografii. Chociaż takie początki fotografii nie były. To jest taki paradoks. Początek fotografii to były reprodukcje dzieł sztuki, reprodukcje po piersi, fotografie z okna, długie czasy naświetlania, kilkunastogodzinne, kilkudziesięciominutowe. I można by pomyśleć, że no tak, ale takie były pierwsze y, fotografie, ale fotografia w trakcie swojego rozwoju jakby też dojrzewała i jej z mojego punktu widzenia to jest właśnie ten taki prosty gest polegający na tym: jedzie tramwaj. Nie? Więc y, gdy jest nauka, to to jest ten materiał, to jest ta przestrzeń, w której się najbardziej, najczęściej obracamy i z niego wyciągamy, bo zauważycie, że Dominika, o której mówiłem, to ona się nie, tym nie zajęła fotografią reporterską dokumentalną. Jej fotografia jest typową fotografią portretową. Nawet, nawet zahaczającą o lifestyle, o y, takie, wiecie, ustawki modowe, coś, z czym ja w ogóle mam jako artysta, jako twórca, w ogóle nie mam nic wspólnego. Nie? Ale to wyszło od Dominiki. To jest jej, więc ja za tym podążam. Dziękuję. To jeszcze nawiązując do tego, o czym Karol teraz mówiłeś, ja bym chciała może nie tyle pytania, ale tak się podzielić pewnym takim doświadczeniem właśnie a propos tych wykładowców, profesorów, nauczycieli, mentorów itd. itd. Moje doświadczenie jest takie, że w zeszłym roku byłam w jury w konkursie TIF-u. przyszło jakoś 400 zgłoszeń różnych, różnych zestawów. I powiem Państwu, że tak w 80% byłam w stanie poprawnie wytypować, skąd dany artysta jest. Z której szkoły, z jakiej pracowni, z jakiego ośrodka, czy to Opawa, czy to Poznań, czy to Wrocław, i tak dalej, i tak dalej. A teraz jeszcze bo będziemy już tak do końca się zbliżać? No nie wiem, bo ja bym. Bo ja bym tak chciała wstać i zaprosić też Państwa właśnie na wystawę Alicji i Dominiki. I żeby móc zobaczyć tą wystawę, to piszcie, proszę Państwa, na Facebooku Galeria Łagatki, bo jest to galeria, która nie jest otwarta non stop, nie ma też jakby wyznaczonych konkretnych godzin otwarcia, ale można napisać, umówić się i zobaczyć wystawę właśnie Alicji i Dominiki. Agata Grzych, Galeria Łagatki. Świetna nauczycielka. Okej, okay, to... Je, jeśli nie, jak ktoś jeszcze jeśli ma ktoś jakieś ma... pytanie, to śmiało, bo ja tak, tak jakoś. Jakby u... Jak nie, to będziemy lądować powoli. 19.28. Okay. To może lądujmy. Jeśli ktoś jeszcze okay. będzie miał jakieś pytania, to, to w też. W kuluarach. Tak, w kuluarach indywidualnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo gorąco dziękujemy. Ja również dziękuję Państwu, dziękuję Wam za, za przybycie. Korzystając z okazji, życzę spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku, może jakichś postanowień fotograficznych na przyszły rok, żeby zrealizować. I cóż, zapraszam już po nowym roku. Wszystkie szczegóły na temat spotkań, oczywiście na Facebooku Wrofoto. Zapraszam też na Instagram, Insta Wrofoto i tam też szczegóły na pewno jakieś, jakieś będą. Medium, w zależności od tego, co kto woli. No dziękuję bardzo za przybycie. Jeszcze raz, coś jeszcze chcesz? O, dobra. Ja chciałem bardzo podziękować za zaproszenie I zdjęcie. Musi być. <noise> Dzięki. Do zobaczenia. A ja zapraszam na, ja zapraszam na, na kanał Karola fotografii na YouTube. A tam jest dużo filmów i ja mówię dużo. Dziękuję. <noise> dziękuję bardzo. Dziękuję.